Dzisiejsze nagranie jest dla tych, którzy się garbią, są skazani na biurko i odczuwają sztywność między łopatkami. Cześć, z tej strony Marcin Grześkowiak, fizjoterapeuta. Na co dzień zajmuję się leczeniem różnych dysfunkcji ruchu, w tym również dolegliwości bólowych kręgosłupa. Dzisiejsze ćwiczenie ma za zadanie utrzymać zakres ruchu wyprostu oraz rotacji w odcinku piersiowym kręgosłupa. Zalecam je pacjentom, którzy odczuwają dyskomfort oraz sztywność w środkowej części kręgosłupa pomiędzy łopatkami. W siadzie klęcznym ustaw ręce równolegle do podłoża na wysokości klatki piersiowej i oprzyj je o podłoże, nie pozwalając na oderwanie pośladków od pięt. Wypchnij nieznacznie klatkę piersiową ku przodowi, utrzymując głowę w przedłużeniu słowia, ustaw jedną z rąk w środkowej części szyi, tak aby łokieć był równolegle do podłoża. Wykonuj ruch obracania tłowia, kierując łokieć w stronę sufitu. Ćwiczenie nie powinno powodować żadnych ostrych dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa. Jeżeli takie odczuwasz, nie wykonuj go i skonsultuj się z fizjoterapeutą. Na dzisiaj to już wszystko. Zostaw kciuka w górze, subskrybuj i czekaj na więcej fizjoporad. Do zobaczenia!